Dzień dobry, witam na kanale na YouTubie Jan Marczyński Wejherowo. Dzisiaj w Wejherowie jesteśmy z okazji 18. rocznicy pobytu Polski w Unii Europejskiej. A może się nam pan przedstawi? Proszę bardzo. Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego. Witam serdecznie, ponieważ ja jestem współgospodarzem tego dzisiejszego festynu. Razem z fundacją. Razem z fundacją, witamy. Z Longinem, witamy was serdecznie. Bardzo dziękujemy za życzliwe przyjęcie w Wejherowie. Chcieliśmy bardzo tych wszystkich, którzy nas obserwują za pośrednictwem kanału YouTube, że możecie tutaj przyjechać, możecie tutaj podyskutować o sprawach choćby związanych z demokracją. To jest taka strefa wolnej myśli przy Fundacji Wspólnie do Demokracji. Z panem profesorem Rzeplińskim, jest senator Klejna, jest pani poseł Strycharska. Szereg innych ciekawych osób, które, z którymi można podyskutować, ale też są zabawy dla dzieci. Jest strefa smakosza. Można się przebadać tutaj Szpital Wejherowski, któremu bardzo dziękuję personelowi Szpitala Wejherowskiego, że możemy tutaj zbadać sobie i stan cholesterolu, poziom cukru we krwi, ciśnienie, podstawowe badania spirometryczne. Dla tych, którzy przeżyli COVID, to jest absolutnie strzał w dziesiątkę. Warto tego spróbować. I chcielibyśmy, żeby się wspólnie w tej wielkiej różnorodności, w tej wielkiej różnorodności osób, stylów, myśli, żebyśmy mogli czuć się jak jedna wielka polska rodzina, w której można dyskutować na każdy temat. A panie marszałku, w skali 1 do 10, jakby pan określił, na przykład ocenił sam fakt uczestnictwa Polski, bycia w Unii Europejskiej przez 18 lat, w skali 1 do 10. Proszę państwa, w ostatnim czasie nasze członkostwo jest w jakiś sposób tam podważane. Pamiętacie tę dyskusję na temat KPO, Krajowego Planu Odbudowy. To jest kwota około 150 miliardów złotych, która ma wpłynąć do Polski, ale jakoś nie wpływa, jakoś rządy na skutek tego, że tak zwanych kamieni milowych, czyli krótko mówiąc, przywrócenia choćby sędziów do pracy, którzy zostali odsunięci, nie możemy sięgnąć po te pieniądze. Te pieniądze należą się Polakom, absolutnie. Powinniśmy je wydawać w każdej pomorskiej, w każdej polskiej gminie. To jest dla mnie oczywiste. Ale to, co dzisiaj podkreśliłem, Unia Europejska to nie jest tylko wspólnota pieniądza, to jest też wspólnota wartości, a więc spełnienia zasad demokratycznych, zasad praworządności, realizacji i honorowania konstytucji każdego kraju, w tym Konstytucji Rzeczypospolitej, która jest przecież bardzo dla nas ustawą zasadniczą o fundamentalnym znaczeniu. To także spełnianie pewnych zasad i kryteriów, które są związane z naszym członkostwem w Unii Europejskiej, które przyjęliśmy, podpisując traktaty. Jest oczywiste, że tak, ale jednocześnie za tym jest 18 tysięcy projektów, które zostały zrealizowane w województwie pomorskim. Gdzie się nie rozejrzymy tutaj, w Wejherowie i poza Wejherowem, wszędzie są projekty już zrealizowane. To jest Szpital Wejherowie, to jest choćby Filharmonia Kaszubska w Wejherowie, to jest mnóstwo projektów drogowych, infrastrukturalnych, zakup pociągów, które kupujemy, więc można powiedzieć, że to jest ogromna wartość, która doprowadziła jednak do tego, że my jesteśmy na zupełnie innym poziomie cywilizacyjnym i to sobie warto zdać z tego sprawę. Więc w moim przekonaniu nie powinno dzisiaj istnieć pytanie, pojawiać się pytanie, czy nadal warto być w Unii Europejskiej. To jest oczywiste, że trzeba spełniać kryteria i warunki naszego członkostwa.